chora. Chora? Nie, nie wydaje mi się, nie zauważyłam. No to wiem, już skończył się tobie puder, przecież widać od razu, Boże. Marysia nie używa pudru. Powiedz mi, moja droga, która to ręka jest prawa? No, no. Prawa to jest ta, w której prowadzę dziecko, a lewa to jest ta, w której trzymam zakupy. Dobra, jaki mamy miesiąc? Dziękuję. Co ty jesteś moim psychiatrą? No nie, ale psychiatra by się chyba tobie teraz przydał, wiesz? Więc szkoda, że nie jestem twoim psychiatrą. Gadaj. No gadaj, co się dzieje, bo widzę, że coś jest nie tak. Marysia zaczęła chodzić. A to jakieś zaburzenie? Nie, to nie jest żadne zaburzenie, to jest dowód, że ona się dobrze rozwija. No to rewelacja, to dlaczego wyglądasz, jakby cię zdjęli z krzyża, dziewczyno? Bo ona chodzi bez przerwy. To prawie jak szwajcarski zegarek. Ale zegarek nie ściąga naczyń ze stołu, nie smaruje ścian, nie wyjada ze śmietnika i nie próbuje wyskoczyć przez balkon. A co najlepsze, można z niego wyjąć baterię. Mhm. Słuchaj, Marysia śpi 4 godziny w ciągu nocy, pół godziny w ciągu dnia, a resztę czasu poświęca nauce chodzenia. Nie? To może długo nie pociągnie. Nie. Znaczy się, ja latam za nią z talerzykiem i łyżeczką cały czas. To widzę. Słuchaj, jakbyś tak, wiesz, przestała. Dzień dobry! Cześć, kochanie! Cześć, kochanie! Dzień dobry! Stęskniłaś się do tatusia? Tak? Stęskniłaś się? Zobacz, co tatuś tobie przyniósł! Zobacz, co tutaj jest! Ojejku! To nie tutaj, to jest gdzieś tutaj. Zobacz! Podręcznik nawigacji dla początkujących? Żartuj sobie ze mnie. Atlas Wszechświata dla najmłodszych. Zobacz. A pieluchy? Są w samochodzie, zaraz po nie pójdę. Zobacz. Kiedy? Jak zapoznam Marysię z tajemnicami Wszechświata. Zobacz, tutaj są gwiazdki. Podrzuć go. Ojejka, ta mama znowu marudzi, co? Jakoś późno wracasz. Słuchaj, chcę zapisać Marysię do szkoły. No, gwiazdki takie są. Słucham. Rozszerzony angielski, niemiecki. Hiszpański od drugiej klasy. Tak. Hiszpański od drugiej klasy, no i do tego oczywiście tenis, konie, korty tenisowe. Tytus, nie wydaje ci się, że ona jest troszeczkę za mała, szczególnie na te konie? Przestań, wiadomo, że pójdzie tam dopiero za 6 lat, ale trzeba... Musimy dowiedzieć już teraz, no. Po co? Żeby ją ukierunkować. Będzie musiała przejść specjalne testy osobowości. Jezu, jak dobrze, że ty jednak cały dzień spędzasz w pracy. Uwierz mi, że naprawdę wolałabym być tutaj z wami. Sorry, ale jakoś ci nie wierzę. Dobra, to jak tak wolisz, to wrzucaj mamą teraz do kąpieli. Słuchaj, jestem strasznie zmęczony. Może dzisiaj ty. Jak jej zaraz nie wrzucisz do kąpieli, to ja zacznę wyć. No trudno, jakoś to zaakceptuję. Kocham cię taką, jaka jesteś. A Marysia cały dzień czekała, żeby z tatusiem się pokąpać troszeczkę w wannie, żeby tatuś popatrzył, jak ona się pluska. No będzie zawiedziona maleństwo. Tata? Mhm, bardzo. Przyszłam ci powiedzieć, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. W moim wypadku, mamo, to nie działa. Ja nie mam czasu się wyspać. O co ci konkretnie chodzi? Wprawdzie to do ciebie niepodobne, ale pozwoliłaś Marysi i Tytusowi wejść sobie na głowę. Co? Dzwoniła do mnie twoja przyjaciółka i prosiła, żebym tu wpadła ci pomóc. Wielkie dzięki, mamo, na ciebie, kochana, zawsze można liczyć. Dziękuję. Ale może lepiej iść, dlatego że Marysia może się zaraz obudzić. Są na świecie żłobki. A ty byś oddała dziecko do żłobka? Ja nie chodziłam do żłobka. Chodziłeś? Przez 2 dni. I co, zrobiło ci się mnie żal? Tak się darłaś, że cię wyrzucili. O. Idź już, podobno twoja córeczka nie może bez ciebie zasnąć. No, a my się zajmiemy ratowaniem twojego małżeństwa. Przecież moje małżeństwo świetnie funkcjonuje, prawda?
To spójrz na swoją żonę. Nie widzę w niej nic nadzwyczajnego. Właśnie. Ej, weź już idź. No. Idź. Żegnam. Marysiu, tatuś idzie. Ja myślałam, że mamusia ją wspomoże. A ja uważam, że ty, Ewa, od samego początku popełniłaś błąd w relacji z Tytusem. Po porodzie powinnaś mu powiedzieć, że 90% obowiązków jest na jego głowie, nie na twojej. Też uważam, że rozmnażanie to błąd. A ja uważam, że to jest wspaniały czas i te nieprzespane noce wspomina się do końca życia. Ja też wspominam nieprzespane noce przetańczone na imprezach. Cię przynajmniej niech się wyśpi. Ona nie może spać. Ona musi o siebie zadbać, żeby Tytus od niej nie odszedł. No, niewielka strata. No, ale... Ja tu... Jestem? No, jesteś. Zabieramy cię jutro na zakupy, a Tytus zostanie z Marysią. Ale... No nie, spokojnie. Ja sobie już z nim porozmawiam. Ale po co na zakupy? Jak to po co? Musisz ratować swoje małżeństwo. Musisz zrobić wszystko, żeby Tytus nie odszedł od ciebie dla dobra Marsi. A on się gdzieś wybiera? Milce chodzi o to, że powoli zacznie się rozglądać za lepszymi laskami. Jeśli nie wydepilujesz sobie. Oczywiście nie ma racji, ponieważ jesteś nadal świetną laską. I możesz mieć każdego faceta. Pod warunkiem, że się wydepilujesz. Dziękuję. Ale uszy do góry, kobiety rządzą. A faceci dopiero. Przestań to żryć, bo ty jesz. Dzięki. Proszę. Chodź, kochani, przytul się tutaj do poduszki. Chodź, kochani, przytul się. Tytus. Zostaw, tatuś. Tytus. Czy jestem dla ciebie jeszcze laską? Jestem jeszcze dla ciebie laską? Moja kochana córeczka mądra. Mam. Zrobiła kupę. O, kupa, to już twoja sprawa, kochanie. Pobrudziła się bluzeczka, ojej, no to możesz wybrać. Przecież mogło się coś wydarzyć.